Wracamy po przerwie do programu Republika po południu. Kolejny gość jest już z nami w studiu, pan Jarosław Guzy, ekspert od spraw wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak od spraw wschodnich, no to domyślacie się państwo, że będziemy rozmawiać o sprawach Ukrainy przede wszystkim, bo to są najgorętsze sprawy, które się na wschodzie toczą. Nieciekawe, smutne, tragiczne, wstrząsające informacje docierają do nas z terenów wyzwolonych w ciągu ostatnich dni przez armię ukraińską. Głównie chodzi o Charkowszczyznę. Prawie cały obwód charkowski jest już w tej chwili pod kontrolą Ukrainy ponownie. Coś, czego się chyba wszyscy komentujący spodziewali, ale co jednak smuci. Odkrywane są groby często masowe. W samym Iziumie, według informacji podawanych przez stronę ukraińską, jest około 450 ciał w tej chwili odkrytych. Nie zawsze są w stanie służby ukraińskie określić tożsamość tych osób, okoliczności śmierci również. Tutaj pan Michał Podolak, doradca prezydenta, powiedział, że część z tych osób to są prawdopodobnie ofiary ostrzałów artyleryjskich, innych działań wojennych. No ale część jest to są to na pewno ofiary prześladowań rosyjskich, bo odkryto także katownie, gabinety tortur, tak byśmy to nazwali. I nie w jednym Iziumie oczywiście. Takich miejsc jest więcej. Wszyscy się spodziewaliśmy, ale ta informacja no, nie jest krzepiąca. Nie jest. Ona jest no, ponura oczywiście, bo mówimy po prostu o ofiarach, często niewinnych ofiarach, które nie miały nic wspólnego z wojną, w sensie brania udziału w walkach, no, nie mówiąc o tym, że znalazły się w rękach oprawców. Tymi oprawcami są wojskowi, oczywiście służby rosyjskie, ale powtarza się ten wzorzec, który widzieliśmy w Buczy. Charakterystyczny. Izium został zajęty dokładnie w tym samym momencie, kiedy została wyzwolona Bucza. I z tego wynika, że to nie były ekscesy, to co się działo pod Kijowem. A to jest po prostu pewien wzorzec postępowania, jest to model funkcjonowania rosyjskiej armii, rosyjskich służb, rosyjskiej okupacji. Czyli to jest, potwierdza się coś, co w gruncie rzeczy intuicyjnie w Polsce jest jasne. To znaczy jest to taki zbrodniczy charakter tej agresji, tych działań, które są podejmowane. Zbrodniczy charakter reżimu, nie ma tutaj żadnych zahamowań. Nie tylko wobec obywateli Ukrainy, bo przecież jest ten incydent z 6 obywatelami Sri Lanki, których usiłowano prawdopodobnie użyć do jakichś celów, zmusić za pomocą tortur. To wszystko przypomina, to jest taka kombinacja, zresztą w odniesieniu do całego reżimu Putina można powiedzieć, kombinacja metod stalinowskich łącznie z tym terrorem służb, masowymi zbrodniami, z okupacją hitlerowską, którą też dobrze pamiętamy, jakie to były wzorce zachowań. W tym wszystkim bierze udział armia, to jest podstawowa rzecz, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że to chodzą służby. Dobry Wehrmacht i złe Gestapo, nie, jak tutaj już próbowano nic się nie powtórzy. Mówić. Do dzisiaj się próbuje oczyszczać Wehrmacht, wiadomo, że ten Wehrmacht popełniał. No to też był mit, ten podział na dobry Wehrmacht i złe SS, no nie do końca odpowiadał rzeczywistości. No te zbrodnie Wehrmachtu były w Europie Zachodniej, ale one były nieliczne, po prostu na wschodzie to był pewien wzorzec. To jest ciągle ten problem. Zaczęły się już w 1939 roku, trzeba to otwarcie powiedzieć. To w sposób zaplanowany. Właśnie to samo widzimy tutaj w przypadku tej okupacji rosyjskiej, że to jest pewien zaplanowany schemat. To w ramach operacji, specjalnej operacji militarnej, czyli tej wojny, którą wypowiedziano, postanowiono użyć maksymalnych narzędzi terroru. No właśnie, zaplanowany schemat. Nie wiem, czy zetknął się pan z taką opinią, bo krąży taka teza wśród komentatorów, że Rosja zorientowała się, i to zorientowała się być może nawet po paru dniach, co niektórzy generałowie, przywódcy rosyjscy, że nie uda się podbić całej Ukrainy, więc trzeba postarać się jak najbardziej ją zniszczyć. To, co zostanie, ta część wolnej Ukrainy, nie wiadomo jak duża, powinna być jak najbardziej obezwładniona, także demograficznie, żeby atakami na elektrownie, elektrociepłownie, na sieć energetyczną uprzykrzyć jak najbardziej tym ludziom życie, żeby tego rodzaju zbrodniami i wieściami o tych zbrodniach wystraszyć jak największą liczbę ludzi, skłonić ich chociażby do emigracji. Tak? Wiadomo, że emigracji podejmują się głównie osoby młode, czyli najbardziej wartościowe z punktu widzenia militarnego, ekonomicznego państwa. Czy
pańskim zdaniem ta teza jest prawdopodobna, że Rosja w tej chwili walczy już nie o podbicie Ukrainy, bo to się gołym okiem widać, że to się nie uda, ale po prostu zniszczenie Ukrainy, doprowadzenie do stanu totalnego upadku tego państwa. W gruncie rzeczy taki sam cel był od początku, tylko w innej formule rozwiązań politycznych, ponieważ ten pierwszy ambitny i całkowicie nierealny cel, który się rozbił w pierwszych dniach w gruncie rzeczy, to było oprócz zniszczenia Ukrainy doprowadzenie do zmiany politycznej. Te wszystkie informacje, które szły na samym początku, że Zełenski już uciekł, prawda, że w Kijowie nie ma władzy. Ukraińcy masowo oddają broń. Też taka informacja się pojawiała, tak, to w ramach na polskich, akcji... rusofilskich forach. Całkowicie nieprawdziwa. Tak, w ramach akcji dezinformacyjnej robiono coś takiego. Potem mieliśmy gradację, to znaczy Rosjanie cofali się, jeśli chodzi o zakreślanie celów. Te sukcesy dotyczące okupacji znaczących terenów Ukrainy. No mówimy o obwodzie charkowskim, o odzyskaniu przez Rosjan kontroli nad częścią ługańskiego obwodu. Ofensywa w Donbasie, gdzie mierne sukcesy, ale jednak sukcesy, przesunięcie linii frontu od istniejące od 2014-2015 roku, no i południe, prawda, czyli jedyne znaczące miasto, które opanowano, Cherson. I w tym momencie okazało się, że jakaś Ukraina zostanie, ale ta Ukraina ma zostać jako miasto upadłe. No i w tym sensie obserwujemy to od początku, to znaczy to, czym Rosja dysponuje i czym jest w stanie działać, bo przecież widzieliśmy kompletną porażkę z punktu widzenia jakości dowodzenia, prowadzenia działań wojennych, no pod Kijowem w szczególności. Widzimy to teraz w obwodzie charkowskim. Kompletna dewastacja. Wywołanie fali uchodźców oczywiście, co udało się na masową skalę rzeczywiście, ale młodzi ludzie, niezależnie od tego, że statystycznie oczywiście jest iluś uciekających od służby, to Ukraińcy sami informują o takich przypadkach, a to jednak głównie uciekały kobiety, dzieci, osoby starsze, chore i tak dalej. No, widzieliśmy to sami na naszych granicach. Więc i jednocześnie to miało wywołać wpływ na Zachodzie, to znaczy zalanie falą uchodźców i ekonomiczna degradacja. Jest ileś elementów tutaj, których pewnie wszystkich nie omówimy, ale między innymi ten element polegający na podtrzymaniu funkcjonowania państwa ukraińskiego. Te zastrzyki finansowe, które idą, jeżeli Amerykanie w większości koncentrują się na finansowaniu działań zbrojnych, w sensie sprzętu, amunicji i tak dalej, no to od Unii Europejskiej, a zwłaszcza od państw, no co tu dużo mówić, wahających się delikatnie, to określając, z dostawami. Takie broni. Dwa duże państwa. Takie dwa duże państwa, to oczekuje się finansów, no taki podział ról. Przypomina się to określenie Amerykanie z Marsa, Europejczycy zachodni z Wenus, prawda? Ale widzieliśmy tutaj niepokojące oznaki, czyli że Putin słusznie kalkulował pewne słabości, ale jednak te słabości są, jak na razie nie działają. Mówię o tej procedurze przetrzymywania dotacji dla ukraińskiego rządu. Te 9 miliardów przyznane w końcu maja, na początku czerwca, gdzie nasz premier między innymi naciskał na Komisję Europejską, to było blokowane przez Niemcy. Wciąż jeszcze liczyli, w jakiejś mierze dalej liczą niektórzy politycy z zachodniej Europy, że pierwotny plan rosyjski po modyfikacjach się spełni. Ale wygląda na to, że to spełnienie planu rosyjskiego jest coraz dalej. No właśnie nie Ukraińcy... tych kolejnych planów, bo przecież była mowa o tym, że mają zająć Donbas, Ługańsk, referenda, które kolejne daty się pojawiają. Chersońszczyzna też była brana pod uwagę jako potencjalny obszar referendum. No tak, i przypomnijmy tutaj coś, co wyobrażano sobie na początku, to znaczy działania partyzanckie, zwłaszcza na południu, są bardzo istotne, bo przecież tam giną kolaboranci. I nie da się w tych warunkach żadnego nawet dętego referendum przeprowadzić. Zdaje się, że to też była jedna z przyczyn tej kontrofensywy na Charkowszczyźnie. No w tym momencie nikt już w Rosji poważnie nie mówi o referendach, o jakichś dołączeniach, bo w takich warunkach tego się przeprowadzić nie da. My wrócimy jeszcze w Telewizji Republika dzisiaj do tematu zbrodni, ofiar, grobów masowych na Charkowszczyźnie, w Izjumie, w głównym wydaniu informacyjnym, naszego serwisu informacyjnego o godzinie 18:30, a teraz... Zostawiając Ukrainę nieco w cieniu, ale tylko nieco, popatrzmy nie dalej na wschód, aż do Samarkandy, gdzie
ważne spotkania państw azjatyckich czy euroazjatyckich, bo Rosja stoi tak trochę tu, trochę tu. Większość terytoriów ma. Sama się określa jako państwo euroazjatyckie. Właśnie. Czy Putin buduje sojusz, czy też na kolanach błaga o jakiekolwiek wsparcie prezydenta Xi? Bo i tak jest to spotkanie komentowane. No tak, każdy sobie zdaje sprawę i również i sam Putin zdaje sobie sprawę i jego chiński interlokutor, że to jest sytuacja inna, jeśli chodzi o zachowanie symetrii w relacjach od czasu, kiedy Rosja z wiarą w zniszczenie Ukrainy w kilka dni startowała z wojną. Teraz widać bardzo wyraźnie, kto tu jest siłą dominującą. To jest bardzo ciekawe, bo Chiny po prostu patrzą na to bardzo ostrożnie. Widzieliśmy oświadczenie ze strony amerykańskiej, które podkreślały, że Chiny nie przekroczyły tych czerwonych granic, jeśli chodzi na przykład o łamanie sankcji, czyli dostawy broni i tak dalej, i tak dalej. Chiny są bardzo ostrożne w tej sprawie, bojąc się tych sankcji drugorzędnych, czyli nakładanych na podmioty, które współpracują, które łamią sankcje. Ale jednocześnie Chiny ogromnie korzystają. No to jest to zagrożenie, o którym w Rosji się nie mówi, to znaczy mówi oczywiście opozycja rosyjska niekiedy, ta bardziej dalekosiężnie patrząca, to znaczy Rosja staje się po prostu wasalem Chin, zapleczem surowcowym, użytecznym narzędziem, między innymi odwracanie uwagi od tego, co robią Chiny, bo Chiny po prostu, tak jak zostało to powiedziane zresztą w deklaracji wspólnej, razem z Rosją mają zapewnić stabilność światową, ale regionalną. Mamy przecież manewry na Dalekim Wschodzie. Manewry na Dalekim Wschodzie, które, no, co dużo mówić, są wymierzone znowu w Zachód, tym razem reprezentowany przez Stany Zjednoczone, rzecz jasna, ale sojuszników w Australii. Japonia. Tak. No, właśnie tutaj jest ciekawe, bo jest taki punkt a propos tych spotkań w Azji Środkowej, Szanghajska Organizacja Współpracy. Są tam też takie kraje jak Turcja, czyli członek NATO, jak Indie, które jednocześnie współpracują w ramach pewnych porozumień dotyczących bezpieczeństwa z właśnie krajami skupionymi wokół Stanów Zjednoczonych, Australia, Japonia, Korea Południowa. No bo co dużo mówić, jak Rosja jest zagrożeniem podstawowo dla naszego regionu i również dla byłych republik sowieckich w Azji Środkowej, o czym wiemy, patrząc na zachowanie polityków rządzących Kazachstanem, Kirgistanem. A no właśnie, czy te byłe republiki radzieckie w Azji Środkowej, ich tam jest bodajże 5, prawda? Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan. Tak jest. Czy one w tym momencie nie poczuły słabości swojego północnego sąsiada i nie zaczynają wykorzystywać, no, zachowanie prezydenta Kazachstanu wręcz takie prowokacyjne wobec Putina, no, na jego ziemi, na jego terenie. Prezydent Kirgistanu się spóźnił na spotkanie z Putinem. I czy to nie są wszystko sygnały, że oni poczuli słabość, że te lejce, które były im założone, ręka, która trzyma te lejce, słabnie? Niezależnie od całej sowieckości tych republik, w sensie kultury politycznej, to jest tam również miejscowa kultura polityczna bardzo głęboko wrośnięta i te gesty symboliczne są bardzo istotne. Oczywiście to jest tak, że z punktu widzenia tych krajów, ich słabość względem Rosji, nawet patrząc na to, jak Rosja słabo wypada na Ukrainie, jest oczywista. Balansują, zwłaszcza Kazachstan. Tutaj mówię o balansowaniu między Rosją a Chinami. Na pewno Chiny nie są zainteresowane tym, żeby Rosja odzyskała wpływy w sposób, jaki mógłby sobie marzyć Putin w Azji Środkowej. Chiny mają tam za duże wpływy, a jednocześnie, jak z naszej rozmowy wynika, Rosja jest w tej chwili bardzo zależna od Chin. Więc tam chyba utrzyma się ten balans. Jest pytanie o politykę Zachodu wobec tego regionu. Wobec wycofania z Afganistanu na przykład, co niestety było porażką polityczną, dyplomatyczną i do pewnego stopnia wojskową, to nie ma dobrego pomysłu. Tak samo jak brakuje Zachodowi pomysłu, to już patrząc na scenę globalną, na pozyskanie wsparcia chociażby właśnie w
tej rywalizacji z blokiem rosyjsko-chińskim, krajów, które stoją z boku. Mówię o krajach zarówno azjatyckich, jak i afrykańskich, czy nawet południowoamerykańskich, bo tutaj widzieliśmy, jeśli chodzi o reakcję na wojnę na Ukrainie, że Zachód jest zbyt politycznie słaby w tych pozostałych rejonach świata. Czy to nie jest tak? Stawiam taką tezę. A Chiny są mocne. Budowały tą swoją moc przez co najmniej 25 lat. Stawiam taką tezę co do Ameryki Południowej, być może błędną, że oni tak, nigdy nie doświadczyli realnego komunizmu, nigdy nie doświadczyli gułagów. To jest dla nich puste słowo. Nigdy nie doświadczyli niezapowiedzianej wizyty Armii Czerwonej czy Armii Rosyjskiej. Dobra, przeciwnie. Patrzą, cała ideologia marksistowska była dla nich pociągającą, prawda, alternatywą wobec... Kraj za siedmioma górami, siedmioma rzekami, na poły mityczny. Ernesto Guevara de la Serna uchodzi tam za drugie wcielenie Chrystusa niemalże, komunistyczny zbrodniarz. No oni patrzą na Gorzej, że tak wygląda na Zachodzie również, tak, w niektórych... W lewicowych kręgach. Patrzą na Rosję jako na taki trochę nierealny, mityczny raj na ziemi. Oczywiście spłaszczam to nieco, ale czy to nie jest jedną z przyczyn tej dużej wstrzemięźliwości Ameryki Południowej wobec tego konfliktu? Ameryka Południowa, no tą część środkową oczywiście, to jest taki problem poważny dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. No powiedzmy sobie szczerze, ta polityka wobec krajów regionu amerykańska nie była często sympatyczna, była często brutalna, niezależnie od tego, że Amerykanie zmagali się z rzeczywistymi zagrożeniami. No, komunizm był tym zagrożeniem oczywiście, więc popełniła tam Ameryka bardzo dużo błędów w Stanach Zjednoczonych i wyjście z tego wizerunku, bo Stany Zjednoczone bardzo się zmieniły, powiedzmy sobie szczerze, wyjście z tego fałszywego wizerunku kraju, który imperialnego, który szczególnie właśnie w Ameryce Południowej Środkowej jest rozpowszechniony, jest największą trudnością, bo gdyby tego nie było, to nie szukano by alternatywy w postaci sztucznie wykreowanej wizji kraju, który może być alternatywą. I to samo dotyczy zresztą innych rejonów świata. Ale w ramach tych wszystkich problemów globalnych, powiedzmy sobie szczerze, najważniejszą rzeczą na bieżąco jest utrzymanie jedności świata zachodniego przede wszystkim, aby Zachód jako całość stanowił alternatywę. Jako alternatywa? Ten Zachód stanowi alternatywę w oczywisty sposób, bo to jest tak zwane głosowanie nogami. Znaczy, nie ma masowej migracji do Chin i do Rosji. Właśnie. Gdzie jest lepiej? No tam ludzie zmierzają. No nikt nie z własnej woli nie chce żyć w piekle. A jednocześnie w takich Niemczech jeszcze za czasów Trumpa, kiedy mówiono o tym, że antyamerykanizm niemiecki to jest antytrumpizm tak naprawdę. Nie. Okazało się, że, że większość Niemców uważa... To były lata, no już po 2014-2015 roku, czyli po agresji na Ukrainę, tej pierwszej fazie. To w tych latach większość Niemców uważała, że dla pokoju światowego większym zagrożeniem są Stany Zjednoczone niż Putin. Rosja, tak. No. A czy BRICS może stanowić jakąś alternatywę dla świata zachodniego kolektywnego? Tak jest czasem przedstawiany. No tu już patrzymy też na płaszczyznę ekonomiczną i no to jest całe osobne piętro zagadnień. Mowa tutaj o uzależnieniu gospodarki światowej od Chin przede wszystkim. Miejsca dla krajów z BRICS, no mówimy o Brazylii na przykład, czyli no potencjalnie potędze. Chociażby demograficznej. Demograficznej, ale i gospodarczej. Wmontowanie tych krajów w system globalny, który wiązałby je z Zachodem. A tak naprawdę mówimy o możliwości, która wydaje się prawdopodobnie w wielu kręgach biznesowych, ale i politycznych, zwłaszcza w Europie Zachodniej, ale również w Stanach Zjednoczonych, niewyobrażalna, czyli poddaniu Chin pewnemu ostracyzmowi i wyizolowaniu ich. Największy błąd, który popełniono w ramach budowania nowego globalnego porządku w tej warstwie ekonomicznej, to dopuszczenie i Rosji, i Chin do Światowej Organizacji Handlu. Te kraje nigdy się do tego nie kwalifikowały. Eksperyment się zupełnie nie powiódł. Liczono, że w ten sposób oni się wzbogacą i ucywilizują
cywilizują. Tak to wielu teoretyków starało się wytłumaczyć. Oni sfinansowali jak Putin kolejne awantury wojenne, które wywołują kryzys na całym świecie. Najpierw dobrobyt, potem demokracja. Tak to sobie wyobrażano. A Chiny inwestują wszystko to, co zarobiły dzięki Zachodowi, w dużej mierze zachodnim inwestycjom, kradzieży technologii i tak dalej, wszystkim swoim działaniom, finansują rozbudowę militarną na skalę, która rzeczywiście będzie zagrażała Zachodowi jako całości. Pewne cywilizacje mają jednak potężną siłę inercji i tak szybko się nie zmieniają, jakby to sobie tego chciały piękno duchy z Europy Zachodniej czy z uniwersytetów amerykańskich. No dlatego jest ileś fałszywych wyobrażeń na temat tej cywilizacji, bo nie tylko lobby rosyjskie skorumpowało ileś elit zachodnich, ale chińskie chyba w większym stopniu, z czego nie zdajemy sobie do końca sprawy. Robią to, do czego namawiał Sun Tzu: nigdy nie żałuj złota na szpiegów i agentów wpływu, zwróci ci się po 10-krotnie. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Jarosław Guzy, ekspert od spraw wschodnich, był moim i Państwa gościem. A już za chwilę kolejny gość, pan Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski.